Gościem cyklu rozmowy jest dzisiaj podwójna mistrzyni Polski Karolina Karasiewicz. Karolina, przede wszystkim gratulacje, no bo to, co zrobiłaś na Kaszubach, to naprawdę było fantastyczne. Dziękuję bardzo. Fantastyczne i dla mnie dość niesamowite, bo no, w życiu bym się nie spodziewała takiego obrotu sprawy, szczerze powiedziawszy, no tak jak mówię, jakby ktoś mi wcześniej powiedział, że tak się zakończą te mistrzostwa, to w życiu bym nie uwierzyła. Miałaś już wcześniej na koncie tytuł mistrzyni Polski. Ja już nie mówię o tych tytułach juniorskich U23, ale miałaś tytuł mistrzyni Polski elity. Pamiętam ten wyścig w Gdyni. Wtedy w ucieczce jechałaś z Moniką Brzeźną, z Anią Plichtą. Właściwie wiele osób stawiało na Anię Plichtę wtedy, że to ona, no bo ona już jeździła w zagranicznej ekipie, a to jednak ty wtedy wygrałaś. Powiedz, kiedy była większa satysfakcja? Wtedy z tego pierwszego tytułu, czy teraz z tego dubletu? O kurczę, to tak, satysfakcja to nie wiem, to były zupełnie dwa inne wyścigi wtedy, to tak naprawdę, no to był mój pierwszy rok w Pacyfiku, tak naprawdę dopiero gdzieś zaczęłam się bardziej ścigać na tej szosie, tak, jeśli to tak można określić, no i pamiętam właśnie tą ucieczkę i całą otoczkę, te emocje, tak, że w ogóle jestem w tej ucieczce, że w ogóle właśnie z Anią Plichtą chociażby, tak, pamiętam ten podjazd na trasie taki najdłuższy i w momencie, kiedy Ania skoczyła, ja ją dogoniłam, mówię, wow, ona mnie nie zerwała, tak, to jest super, nie? No bo tak to się zawsze gdzieś tam wydaje. Znaczy, przynajmniej, no nie wiem, ja tak gdzieś to zawsze wcześniej postrzegałam, jeśli dziewczyny z World Touru, no to wiadomo, to muszą być dużo lepsze od tych polskich, tak? Naszych, tak? I wtedy pamiętam, jak ona mnie nie zerwała, no to mówię, to już jest super, no to jeśli pod górę mnie nie zerwała, no to już teraz mnie nie zerwie, tak? Więc mówię, no to jest inaczej. A teraz no na pewno gdzieś tam jestem na innym poziomie, szczególnie gdzieś tam mentalnym takim, tak? Teraz pojeździliśmy już trochę wyścigów tych za granicą i na szosie, i na torze. I gdzieś zupełnie na innym poziomie startowałam na tych mistrzostwach. No, wtedy to była taka no, wielka niewiadoma, tak? Gdzieś tam no, na pewno, no, jak każdy, stałam na starcie i miałam nadzieję, że wypadnę dobrze, tak? Że gdzieś tam w marzeniach było to zwycięstwo, tak? No tutaj też było w marzeniach to zwycięstwo, tak? Tylko że już trochę inaczej, bo tak jak na przykład przed jazdą indywidualną na czas, no to gdzieś tam miałam w głowie to, że chcę się przygotować do tej czasówki, żeby dobrze wypaść, tak? Ja nie mówię tutaj akurat o zwycięstwie, ale po prostu w zeszłym roku byłam piąta, to pomyślałam sobie, no mogę spróbować powalczyć w tej jeździe indywidualnej na czas. Ta trasa mi się zdecydowanie podobała i tak sobie gdzieś tam mówiłam, no tak, no jak nie w tym roku, kiedy trasa ci się podoba, no to kiedy, tak? To mówię, no to spróbuj, tak? No nic do stracenia nie mam w tym momencie, tak? No i, no i udało się po prostu wywalczyć to złoto. No, ja zawsze powtarzam, że w sporcie to nie ma udało się, to trzeba sobie wyszarpać, to trzeba sobie wypracować, to są lata pracy. Powiedz mi, jak ty w ogóle trafiłaś do kolarstwa? No bo w sumie zaczynałaś kolarstwo w latach, kiedy ono nie było tak popularne, kobiece kolarstwo, jak teraz. Właściwie w tamtych latach o kobiecym kolarstwie mówiło się tylko przy okazji Mistrzostw Świata i przy okazji Igrzysk Olimpijskich, bo tak naprawdę przez cały rok ono nie istniało. No, męskie kolarstwo było, tego kobiecego praktycznie nie. Owszem, była Bogusia Matusiak, była Paulina Brzeźna, ale, no, ale to nie był To nie była popularna dyscyplina. Co cię pociągnęło na ten rower? Znaczy, mój tata się ścigał po prostu. Jak ja miałam 6 lat, to zabrał mnie na pierwszy wyścig. U nas w Łodzi były takie organizowane przez Mieczysława Nowickiego taki cykl wyścigów Szlakiem Parków Łódzkich. To były wyścigi dla dzieciaków, tak? Tam kategorie, nie wiem, do 6 lat, 7, 8, 9, 10, tak? I ja zaczęłam się po prostu tam ścigać. I spodobało mi się. Miałaś jakieś idolki swoje w kolarstwie? Czy masz? Ja pamiętam, że to już były czasy, kiedy Magda Sadłecka się ścigała na MTB. No to wiadomo, że ona z racji tego właśnie, że jest z Łodzi, no to gdzieś tam, no ją podpatrywałam. Wtedy jeszcze były transmitowane te wyścigi w telewizji. To pamiętam, że właśnie oglądałam w telewizji ją na początku. Tak. No tak, to był ten cykl Grand Prix, który właściwie rozwinął w Polsce to kolarstwo górskie. A powiedz mi, jak... Miałaś jakieś sportowe marzenie wtedy w głowie, jak zaczynałaś? Chyba takiego konkretnego nie. No, na początku to była totalna zabawa. Tak, to były treningi z tatą, kiedy tata wracał z pracy, jechaliśmy razem na rower i chyba nie myślałam o tym w ten sposób, że to będzie mój sposób na życie, tak, przez całe życie. No ale tak wyszło. A powiedz mi jeszcze, jak udaje ci się łączyć to kolarstwo szosowe z torowym? No bo to nie jest takie proste, a ty na tym torze też ciągle. No, wygrałaś za zawody Pucharu Świata, zdobywałaś medale na Mistrzostwach Europy, na innych imprezach. Jak
Jak udaje Ci się to łączyć? No ja mam tutaj bardzo duże wsparcie z klubu i myślę, że to jest kluczowe, no bo gdzieś tam trener, jak planuje ten proces szkolenia, no to bierze pod uwagę zarówno te starty na szosie, jak i na torze. I myślę, że to jest taki główny czynnik, no bo tak naprawdę jeździ się na rowerze w ten sam sposób, no do przodu i byle jak najszybciej, tak? No ale na torze po pierwsze nie masz hamulców, a po drugie skręcasz tylko w jedną stronę cały czas. Tak, to później jak wracam z toru na szosę, to profilaktycznie jeżdżę więcej w prawo. A powiedz mi teraz, no jesteś już dojrzałą kolarką, już w tej dyscyplinie spędziłaś trochę lat. Teraz o czymś jeszcze marzysz? Jakieś kolejne sportowe cele? Czy czujesz się spełniona jako podwójna mistrzyni Polski? Nie, no oczywiście, ja mam dużo marzeń. Myślę, że jak każdy kolarz gdzieś tam marzy o igrzyskach olimpijskich, o mistrzostwach świata, o medalach takich na imprezach mistrzowskich, no to nie wiem, no to już mam nadzieję, może żeby tak powiedzieć, wciąż przede mną, tak? Na takiej zasadzie, że może kiedyś zrealizuję któreś z tych swoich marzeń jeszcze. Czyli tę koszulkę z orzełkiem zamieniłabyś na co? Na koszulkę mistrzyni Europy, na koszulkę mistrzyni świata? No na każdą, jeśli będzie możliwość. Czyli celujesz wysoko. Znaczy, no to ja myślę, o to w sporcie chodzi, żeby mieć marzenia, tak, żeby do nich dążyć, a czy uda mi się w jakiś sposób, no to zobaczymy, tak, ale fajna jest zawsze ta droga. Tak samo jak nawet w kontekście tych mistrzostw Polski, czy innych medali, no to fajna jest ta droga, którą się przebywa, czyli te treningi, to zaangażowanie, to wszystko, co się dzieje wokół tego, a zazwyczaj te mistrzostwa to są po prostu takim zwieńczeniem tej ciężkiej pracy, jakiegoś tam okresu, tak. I to jest fajne w tym wszystkim, tak? No bo to jest to, co ja kocham, co lubię robić. Ja po prostu lubię jeździć na rowerze, uwielbiam się ścigać, a to, że w tym momencie właśnie zostałam tym mistrzem polskim, to jest jeszcze super sprawa do tego, tak? W którymś z wywiadów powiedziałaś też, że lubisz się męczyć. Rzeczywiście lubisz się zmęczyć? Lubię się zmęczyć i powiem szczerze, jak byłam młodsza, to nie doceniałam tego, jak bardzo lubię się zmęczyć. I lubię ten stan, na przykład kiedy przyjeżdżam z takiego ciężkiego treningu czy wyścigu i po prostu padam na łóżko i leżę i to tak jest, że niby człowiek jest zmęczony, a jednak jestem bardzo szczęśliwy, tak? A powiedz mi jeszcze trochę o drużynie, no bo te fitnesski, no właściwie fitnesski i atomówki mamy w Polsce, te główne ekipy. Często dostaję od was ze zgrupowań jakieś takie filmiki, które no, wskazują na to, że atmosfera w tej ekipie jest bardzo fajna. Jak to od środka wygląda? No jest naprawdę bardzo fajna i fajne jest to, że my już jakiś czas ze sobą razem pracujemy, tak? Razem się ścigamy i dużo czasu spędzamy również no, poza kolarstwem, tak? Takiego wspólnego. I właśnie to, o czym myślałam ostatnio, że fajne jest to u nas w klubie, że bardzo dużo z sobą rozmawiamy i my jako zawodniczki, na przykład zawodniczki z trenerem, zawodniczki z obsługą i na przykład na zgrupowaniach jesteśmy, no to wszystkie posiłki, wszystko robimy razem. Bardzo często dziś razem, nie wiem, wyjdziemy na lody, czy jakoś tak spędzić razem wspólnie ten czas. No i dzięki temu dobrze się dogadujemy, dobrze się znamy. No i właśnie tak jak widać, no atmosfera jest świetna, chociażby w momencie, kiedy ja stałam na tym podium mistrzostw Polski, no to moje dziewczyny stały pod podium i krzyczały, biły brawo, cieszyły się, no bo to są nasze wspólne sukcesy. I tak samo jakby któraś z nich stała, no to ja też bym stała razem z nimi i też bym się cieszyła, tak, bo no to są nasze wspólne sukcesy. Tak, no trener Leszek Krzyszkowski też ma przecież doświadczenie olbrzymie, od lat jest w tym kolarstwie, od lat buduje tę drużynę. Powiedz, jak ci się z nim współpracuje? No, bardzo dobrze. Chociaż wiem, że ten Krzyszkowski kiedyś mówił, że kobiety to nie powinny na rowerze jeździć, ale zmienił zdanie na szczęście dla nas. I myślę, że tego nie żałuję. Współpracuję się z nim świetnie, no bo właśnie ma ogromne doświadczenie. Jest bardzo dobrym trenerem, jest bardzo dobrym człowiekiem i to jest fajne właśnie, że potrafi zbudować taki zespół, jak my mamy, w którym no nie tylko jeździmy na rowerze, ale też bardzo dobrze się czujemy i jest fajna naprawdę grupa osób. A powiedz mi jeszcze troszkę o sobie tak poza kolarsko. Jakby ktoś chciał poznać mistrzynię Polski z tej pozakolarskiej strony. Co lubisz robić? Ty łączysz kolarstwo ze studiami, prawda? Poza kolarsko. Ja się śmieję, że ja żyję akurat tym rowerem 24 godziny na dobę, bo jak nie jestem na treningu, to jak jestem w Toruniu, to jestem w klubie, coś tam pomagam. Gdzieś tam cały czas ten rower jest, tak? Ale oprócz tego, no to właśnie teraz kończę drugą magisterkę na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika. No mam nadzieję, że się w tym roku obronię. I właściwie no tyle mogę powiedzieć o takim prywatnym życiu moim. A powiedz, co studiujesz? Z czego te magisterki? Teraz studiuję bezpieczeństwo wewnętrzne. Wcześniej to była pedagogika resocjalizacyjna. A jeszcze gdzieś czytałem, że lubisz czytać, że lubisz... No to gdzie ty masz w tym wszystkim czas na książkę w takim razie? A no to staram się na przykład w podróży, tak? Gdy akurat samochodem nie kieruję, no to wtedy mam chwilę czasu, czy wieczorem przed snem. Tak, uwielbiam czytać kryminały. Chyba właśnie głównie jakieś kryminały, thrillery, taki rodzaj książek. Czyli gdyby ktoś na przykład chciał mistrzyni Polski sprawić prezent, coś ci dać w prezencie, to co by to było? Co by ci sprawiło największą radość? Znaczy się największą radość nie wiem, ale jeśli chodzi na przykład o książkę, wracając do tego tematu, to wiem, że teraz wyszła trzecia część trylogii Mroza. Pierwsza to bodajże iluzjonista, czy pierwsza albo druga, już nie pamiętam, ale wiem, że teraz wyszła trzecia część i czekam, tak, był behawiorysta, iluzjonista i to może być ta trzecia część. Powiedz jeszcze trochę o najbliższych planach, co teraz dalej przed tobą, no bo to świętowanie zwykle w sporcie nie trwa długo tytułów i trzeba iść dalej. No tak jak właśnie wspominałam, będą te zawody na torze. Generalnie rzecz biorąc, no jeszcze tutaj jeśli chodzi o drugą część sezonu, no to ten kalendarz musimy dokładnie jeszcze omówić i dopiąć, no ale no tak myślę, że standardowo, tak, czyli tam gdzieś tam dalej Mistrzostwa Europy, no mam nadzieję na torze, Mistrzostwa Świata, no i oczywiście Mistrzostwa Polski, tak, tutaj nasze krajowe, torowe i jeszcze szosowe, bo mamy jeszcze przecież parę drużyny górskie, zobaczymy jak to będzie. A ten World Tour, powiedz, kusi cię? Znaczy, powiem szczerze, że tak, był czas, że kusi i gdzieś tam zawsze w głowie jest, że fajnie byłoby spróbować gdzieś tam to pomyśleć o tym, ale z drugiej strony mamy tak świetny zespół, gdzieś tak, przy którego ja tworzeniu, jakby nie patrzeć, uczestniczę na takiej zasadzie, że już jestem 5 lat w tym Pacyfiku i to jest gdzieś moje życie, tak, i fajnie by było, gdybyśmy my za jakiś czas mogły stać się tą drużyną właśnie World Tourową albo tej kontynentalną, tak? I to by było super, tak? I bardziej bym w tym kierunku szła, no bo tak jakbym miała opuścić ten Pacyfik, to gdzieś tam trochę łezka bym się w ogóle zakręciła. Czyli World Tour, ale w Pacyfiku. No tak, to najlepiej by było. Karolina, słuchaj, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz ci serdecznie gratuluję, bo naprawdę dobrze ci w tej koszuli i to było super, co zrobiłaś, kiedy przeczytałem o tym pierwszym tytule, a później w ogóle jakaś taka moda się zrobiła. Ja nie wiem, czy zwróciłaś na to uwagę, ale w Hiszpanii Mavi Garcia wzięła oba tytuły, w Belgii Lotte Kopecki wzięła oba tytuły, we Włoszech Longoborghini wzięła oba tytuły. Jakaś się taka dominacja jednej zawodniczki w kilku krajach zrobiła w tym roku. Nie, no to cieszę się, że się wpisałam w tą modę, tak, że nie odstaję. Słuchaj, wielkie, wielkie dzięki, że znalazłaś się chwilę czasu na cyklorozmowę i mam nadzieję, że do usłyszenia. Na razie gratuluję i trzymam kciuki za dalsze starty. To ja dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia.